Spółka InnoGene S.A. to tak naprawdę grupa kapitałowa składająca się dzisiaj z 7 spółek zależnych i to, co robimy w naszych 4 laboratoriach w Polsce, to jest tak naprawdę pełna diagnostyka genetyczna, począwszy od opracowywania własnych testów, paneli genetycznych, poprzez szeroko rozumianą współpracę z jednostkami naukowymi, aż po komercjalizację efektów tych projektów. Głównymi odbiorcami spółki są laboratoria, kliniki, gabinety, jednostki naukowe, ale również klient docelowy, czyli pacjent, do którego docieramy na przykład poprzez sklep internetowy, który w tym sklepie może sobie zakupić dowolny test. Jeśli chodzi o wyniki finansowe spółki za ubiegły rok, czyli 2014, i o przychody spółki. Tu widzimy konsekwentną realizację tego, o czym powiedziałem wcześniej, czyli komercjalizacji testów, paneli, które sobie opracowujemy, jak również to, że zdobywamy coraz większy udział w rynku. Natomiast jeśli mówimy o zysku netto, to trzeba pamiętać, że został on obciążony w ubiegłym roku zdarzeniem jednorazowym, czyli sprzedażą jednej ze spółek zależnych, gdzie uznaliśmy, że ona po prostu nie rokuje, trafiła się okazja, sprzedaliśmy i tam z tego tytułu spółka uzyskała około 800 tysięcy zysku. Natomiast nawet po odjęciu tego wydarzenia jednorazowego wykazaliśmy zysk netto na poziomie 450 tysięcy. Chcemy utrzymać dynamikę przychodów, która jest widoczna, jeśli popatrzymy na historię spółki w czasie, kiedy jest ona notowana na New Connectie. No i mamy zamiar zachować też progres, jeśli chodzi o zyski netto. Natomiast tutaj ze względu na to, że planujemy jakiś tam rozwój rozumiany jako kolejne nakłady na badania, tak, opracowania kolejnych testów, paneli, po prostu zobaczymy, jak to się potoczy, bo od tego będzie zależało tak naprawdę, co się wydarzy na tym poziomie netto. Jeśli chodzi o rynek, na którym działamy, tutaj trzeba powiedzieć o pewnej rewolucji, która się dokonuje teraz właśnie i w której my bierzemy udział. Rewolucji, którą można określić jednym słowem, NGS. I to jest z angielska Next Generation Sequencing, czyli to jest nowa technologia w dziedzinie badań genetycznych, która się pojawiła 3 lata temu i która to technologia umożliwiła rozwój takich dziedzin jak na przykład nieinwazyjne badania prenatalne, jak na przykład z angielska Targeted Drug Development, czyli rozwój takich leków celowanych, gdzie robi się na początku przed zastosowaniem terapii lekowej badanie genetyczne i dobiera się w tym momencie tąże terapię do konkretnego nowotworu, do konkretnej mutacji i szereg tego typu obszarów. One były kiedyś niemożliwe ze względu na to, że starymi technologiami po prostu nie dało się wykonywać tych badań. I to jest jakby nasz główny cel, żeby być obecnym we wszystkich tych obszarach, gdzie dzisiaj ta nowa technologia, to o czym mówiłem, NGS, się rozwija. Jeśli chodzi o projekty, które obecnie realizujemy, numerem jeden jest na pewno nieinwazyjny test prenatalny, o którym wcześniej wspominałem. Chcemy opracować własną technologię, ponieważ jest to dzisiaj najdynamiczniej rozwijający się rynek w całym obszarze badań genetycznych. I mamy nadzieję, że w ciągu 6 do 9 miesięcy opracujemy taki test, taką technologię, z którą być może nawet uda nam się wyjść za granicę, ponieważ mamy zamiar do tych jednostek chorobowych, które dzisiaj badają te testy na świecie, dołożyć kilka kolejnych. I mamy nadzieję, że to będzie unikatowy test w skali światowej. Dalej chcemy się skupiać na tym, o czym powiedziałem wcześniej, czyli na tej terapii celowanej, czyli na współpracy z firmami, które opracowują różnego rodzaju terapie lekowe, do których my dostarczamy jako pracownia genetyczna ten wsad, gdzie właśnie lek jest, tak jak mówiłem wcześniej, lekiem celowanym. I on jest jakby aplikowany w przypadku konkretnego nowotworu.
przejście na rynek główny to jest to trochę sprawa, że tak powiem, wymuszona przez inwestorów instytucjonalnych, których ostatnio mamy coraz więcej w spółce i którzy, niektórzy z nich nie mają czy też możliwości, czy chęci inwestowania na rynku NewConnect, gdzie jesteśmy notowani i dlatego podjęliśmy taką decyzję strategiczną dla spółki o przeniesieniu się na rynek główny. Ten proces się tak naprawdę rozpoczyna, czyli teraz jesteśmy na etapie wyboru partnera, który nam pomoże spiąć wszystko i myślę, że powinniśmy się uporać z tym aż do wejścia na rynek główny, do pierwszych notowań w 3-4 kwartały, czyli w ciągu roku powinniśmy być już na rynku głównym.